Witam Was przedpremierowo w nowym dodatku do Herz of Iron 4 na Amerykę Południową, Trial of Allegiance, jakkolwiek się to wymawia. Dużo zmian, dużo nowości, które na pewno omówimy w przyszłych materiałach, a teraz sprawdźmy drzewko, które najbardziej mnie interesowało, do Argentyny. I na razie chciałbym sobie zagrać standardową Argentyną, zobaczyć co jest warta, co daje. Oczywiście sprawdzimy inne też państwa i wiem, że jest opcja ogarnięcia seniora Hiltera na Argentynie, ale tym zajmiemy się, moi drodzy, w przyszłości. No i mam nadzieję, że czekacie też na osiągnięcia, no ja nie za bardzo. Chorość już do mnie dzwoniła z nową paczką osiągnięć, więc jeżeli czekacie, to możecie zostawić serdecznego lajka, a ja biorę się do gry. A na eneba.com możecie kupować tanio klucze do gier. Link w opisie. Oczywiście Argentyna, jak to Argentyna, dwa reset sloty, zaczniemy standardowo i, moi drodzy, duchy narodowe, no nie będę ukrywał, nie napawają zbytnio optymizmem, są tragiczne. I pójdziemy w Roberto Maria Ortiza. Oczywiście na początku zaczniemy produkcję, wiadomo, artylerii i broni. Nowi, moi drodzy dowódcy, a wy w sumie możecie mi teraz napisać w komentarzu, jaki kraj zobaczylibyście drugi na liście. Moi drodzy, jeżeli oglądacie ten materiał, w tym momencie jestem prawdopodobnie na żywo na Twitch TV, więc możecie wpaść, gdzie pewnie gram aktualnie w ten dodatek teraz. Każdy kraj, moi drodzy, posiada drzewka. Chile posiada w ogóle swoje dzikie drzewko. No oczywiście wy będziecie chcieli drugi zobaczyć Urugwaj fioletowy, nie? Albo Paragwaj. Tutaj oczywiście pierwszego demagoga sobie wezmę, cichego pracusia, żeby mi walił tą siłę polityczną do góry, no i będziemy dalej szli tutaj w busty buściki, ale moi drodzy, Argentyna jest silna, plus 20 do ataku armii, manpower chłopie, wreszcie to, czego oczekiwałem w Herz of Iron 4. Drugiego demagoga sobie wybiorę o przewagi ogniowej, świetnie, i teraz zrywamy, moi drodzy, więzi z Wielką Brytanią, ale jeszcze przed tym walniemy sobie walkę z korupcją, bo te duchy narodowe wyglądają strasznie. Paradoks, widzę, że troszeczkę wyciągać zaczął wnioski, wreszcie 35-dniowy fokus, już się nie mogłem doczekać, który da fabrykę. Wyślę jeszcze ochotników dla Hiszpanii, tylko i wyłącznie dlatego, że chciałbym odblokować ten fokus, żeby później zażądać od nich odszkodowania, czyli Gwinei równikowej. Nie ma sensu iść na szybką wojnę z Urugwajem, bo od razu Brazylia zainterweniuje, musimy zrobić troszeczkę więcej woja. Z racji tego, że na razie tego nie ma co rzucać, idziemy sobie tutaj w reset slota, bo musimy troszeczkę podciągnąć się researchowo, czyli badaniami. Ja z racji, że będę chciał troszeczkę poszaleć z Wielką Brytanią, to ja już sobie lepiej Marinesów wyszukam. Teraz sobie troszeczkę poczekamy, niech ten popularność się u nas nabije danej partii i porobimy sobie troszeczkę przemysł, żeby uzyskać fajne boosty przemysłowe, bo nie ukrywam, że muszę zwerbować oj dużo wojska na te conquesty. No i nie ukrywam, moi drodzy, że tutaj przebijanie się przez dżunglę czołgami to nie będzie dobry wybór, więc ja sobie tutaj postawię na samoloty i wybieram doktrynę oczywiście do Marines, panowie. No i właśnie takie duchy narodowe chcę oglądać. A wiecie co jest, moi drodzy, 5? Tutaj są boosty do 20% ataku armii. Tu jest manpower, panowie. Tu też jest manpower. Zobaczcie, współczynnik ludności w wieku poborowym 30%. Tu jest 15. A tutaj jeszcze w drzewku mamy 5. Boże, ja będę miał tyle manpowera i tyle bonusów. Podrekrutowałem też już troszeczkę armii, tak naprawdę, bo chciałbym głównie zabezpieczyć się od Brazylii i Urugwaju, bo to będą moje pierwsze cele ekspansji, tak naprawdę, ale też staram się tutaj troszeczkę podrzucić buściki jakieś do gospodareczki, bo sami zobaczcie, no, tutaj te poparcie wojny jeszcze jest do przeżycia, to jest jeszcze do przeżycia, nawet dużo minusów już mi nie zostało. Niesławna dekada, trochę problem. Musiałbym też zniwelować problemy ze stoczniami, tak naprawdę, ale dobra, zróbmy to. Delegalizacja komunizmu, wiem, że wszyscy są w szoku, ale teraz mamy, moi drodzy, 62% boosta i mogę przeprowadzić referendum, bęc, i witamy bardzo serdecznie i teraz idziemy w prawą opcję. Świetnie, moi drodzy, już wjeżdża gospodareczka wojenna, robimy argentyński nacjonalizm, później robimy przygotowania wojenne i zrobimy po pierwsze Argentyna. I wiecie co? Na po pierwsze Argentyna też jest współczynnik ludności w wieku poborowym. Boże, widzicie, Argentyna ma troszeczkę problem z surowcami, dlatego muszę dosyć dużo z nich sprowadzać, ale tutaj też są cele na zrobienie tych surowców, ale ja bym teraz poszedł bardziej w conquest. Ty, Urugwaj ma fajne surowce, moi drodzy. Fajnie wygląda w ogóle mapa surowców. Herz of Iron, tutaj Chile? Dobra, po pierwsze Argentyna i wiecie co, ja się teraz cofam i robię cel na Urugwaj, bo chciałbym go zneutralizować jak najszybciej. Mam dużo, moi drodzy, sprzętu, rekrutuję już powoli Marinesów do desantów na UK, ale to będzie przyszłość. Teraz robię kolejne dywizje do mojej armii. Okej, i teraz będzie problem, bo Brazylia prawdopodobnie będzie chciała zainterweniować, ale postaram się wjechać na agresji i, moi drodzy, to będzie miazga. Ja ich zmiażdżę. No Urugwaj, wiadomo, nie? Jest przejazd w sekundkę. Dzień dobry i do widzenia. Tak naprawdę. Dzień dobry, witam Urugwaj. Hello, hello. Proszę twoje floteczki, proszę twoje terytorium. Boom, dziękuję bardzo. Brazylia nawet nic nie zrobiła. To mi się podoba. Demobilizacja naszej gospodarki. Mógłbym to zrobić, ale nie za bardzo chcę troszeczkę. Poczekam te 100 dni, może skoczy mi trochę war supportu. Polityka dobrego sąsiedztwa w wykonaniu władz brazylijskich. Okej, okay. No ale ja bardziej chciałbym, żeby to była moja kolonia, niż bardziej chcę ich mieć jako kolegów. Zdominowanie południa.
południa, moi drodzy, zostało zrobione. Integracja, moi drodzy, operacji Bolivar. Tutaj będziemy mogli działać szpiegami, uzyskać, moi drodzy, szpiega, dobrego agenta. Ultimatum do Chile. No, zrobimy ultimatum odnośnie Paragwaju jako pierwsze. Przejedziemy Paragwaj komunistyczny, a później będziemy robić ultimatum do Chile i później powinnymy się odblokować fokusy w ogóle na korowanie tego typu terytoriów tutaj. Na przykład tym celem, nie? Więc obecnie udzielę Rzeszy Przepływu. Czekamy. Na razie musimy to jeszcze garnizonować z problemami. W sumie dziwnie się tak gra w Hearts of Iron 4, jak w Europie dymy, a ty się zajmujesz swoim biznesem na Argentynie. I teraz będę mógł za niedługo robić już samoloty. Wyszukam trzeci model i dodam go do produkcji. 20 kolejnych dywizji zostaje, moi drodzy, wystawione. Kolejni marinci zostają dodani. 17 dywizji. Ja już nawet nie patrzę na manpower. Po prostu wjeżdżam w Paragwaj na pełnej i force attack, bo tutaj nie ma na co czekać. Tu trzeba po prostu wejść, ich zmiażdżyć. Tempą, że tak powiem, brzydko masą. Trzeba ich zmiażdżyć i później przyszykować się na Chile. A tu jest tragedia zaopatrzeniowa, panowie. Ale Paragwaj powinien zostać zmiażdżony teraz. No i witamy Paragwaj, moi drodzy, w naszej ekipie. Tylko tu każdą prowincję trzeba było zająć. Świetnie. Teraz przyłączę tych panów. Wezmę tutaj, moi drodzy, linię frontu na Chile. Nie mam manpowera, to jest stylowy problem. Ale z tych duchów narodowych, zobaczcie, ja jeszcze wszystkich nie zrobiłem. 165% właściwe zasoby ludzkie zmodyfikowane. Dajemy pełny pobór. Mamy przygotowaną totalnie OP armię, moi drodzy. I robimy ultimatum względem Chile. Ja nawet z nimi nie gadam, bo to nie ma sensu. No, jestem silniejszy militarnie. Chile nie zgadza się na warunki ultimatum. No to pożałują, że nam odmówili, moi drodzy. Robimy cel dawny wróg na Brazylię. Jeszcze nie teraz. Dopiero po tym, jak załatwimy sprawę z Chile, to zrobimy cel dawny wróg. I zobaczcie, rozjeżdżamy ich w sekundę. Wielka, potężna i nieśmiertelna Argentyna właśnie tutaj. Jedyne, co jest fajne, to, że będę w stanie ukraść troszeczkę floty, tak naprawdę. No i patrz. I Chile biorę flotkę i biorę terytoria. Dzień dobry. Prawdziwy konkwestik. I teraz czas na Brazylię, ale Brazylia może być ciężka do przejechania, ale zrobię wszystko, żeby ją rozjechać. Dawny wróg. Jedziemy. Świetnie. Wyszukał mi się, moi drodzy, samolot. Ja sobie tutaj też porobię może krążowniki lepsze, tak naprawdę. Zobaczymy, co z tego będzie. I teraz robimy samoloci. Dodatkowe zbiorniki paliwa może być, moi drodzy. Dodam sobie tutaj jeszcze może płyty pancerne, żeby było. Aj, za duża będzie masa. No to zostawiamy tak, robimy takiego samolota, hałka i trzeba zacząć, moi drodzy, coś wreszcie robić z tymi samolotami, bo będzie bardzo ciężko. Zrobimy coś takiego, jedność Ameryki Południowej teraz, okej, okay. I moi drodzy, wjeżdżamy w Brazylię i wydaje mi się, że powinno mi się to udać zrobić po prostu na planie, nawet nie będę patrzył na Last Standa, tak naprawdę. Ulepszam sobie pionierów i postaram się okrążyć praktycznie, no, większość argentyńskiej armii, to powinno mi oddać bardzo mocno. O Jezus, no to będzie przejazd bardzo szybki, oj, bardzo szybciutki, tylko musimy iść niestety wybrzeżem, bo organizacyjnie to jest totalna kupa, nie? Musimy zająć, moi drodzy, supply huby. Niestety nie mam jeszcze maszyn w powietrzu zbytnio do dominacji. Niestety. Sami możecie zobaczyć, jak to wygląda. Tragedia obecnie. Może spróbuję mały zrzut zaopatrzeniowy robić w tych rejonach, żeby to lepiej szło. No, Brazylijczycy mają lepsze lotnictwo z tego, co widzę ode mnie. Jest, zajęłem, moi drodzy, supply huba, więc to będzie dobrze. Jeżeli dojdę do São Paulo, to wygraliśmy tę kampanię w Brazylię, bo, moi drodzy, ta dżungla mnie przeraża, nie? Jest. São Paulo jest, moi drodzy, nasze. Idę prosto na Rio de Janeiro. Jeżeli oni skapitulują, to będzie mistrzostwo świata. Ale uwaga, zrobiłem cel, który nazywa się Jedność Ameryki Południowej. Tutaj sobie przygotowania do wojny i machinę wojenną na razie wrzucę. Machinę niech się robi. I patrzcie, za siłę polityczną mogę korować praktycznie te wszystkie ziemie i to trwa 35 dni. Co to oznacza? Że będę miał nieskończony, dosłownie nieskończony manpower i praktycznie będę, że tak powiem, no, nieśmiertelny, nie ukrywam. I zacznę sobie badać już lepsze desanty, bo się przydadzą. Ty, ale z tą Brazylią to mi poszło naprawdę łatwiej niż myślałem. Wydawało mi się, że będzie o wiele ciężej. Tutaj, moi drodzy, mamy cel na zajęcie tych wysepek z UK, ale jeszcze tego za bardzo nie chcę robić. Zrobimy sobie, moi drodzy, jakieś bonusiki, a może nawet do produkcji niech lecą. A w Brazylii to jest, moi drodzy, GG, jakby się udało zająć Rio i udałoby nam się praktycznie zwyciężyć, to będzie przepięknie, nie? Jest Rio de Janeiro, ale jeszcze nie ma kapitulacji. Ile ma Brazylia? Uj, dużo. Będziemy musieli dużo Brazylii zająć. Uuu, nareszcie, panowie, zobaczcie, samolociki będą się robić. Fiu, fiu. Tylko zobaczcie, ile ja muszę sprowadzać gumy, żeby te samoloty się wreszcie robiły, nie? Krążowniki zrobione. Może sobie tutaj coś wyszukam jeszcze do tych krążowników, jakieś lepsze działka, coś w tym stylu. Choć nie ukrywam, że specjalnie nie wystawiam floty i staram się zostawić i mieć jej jak najwięcej, ponieważ chciałbym mieć dominację morską podczas wojny, moi drodzy, z UK w tym rejonie, żeby się zdesantować na te wyspy z przyczajki. A my, kurde, patrzcie, rozbiliśmy już praktycznie resztkę argentyńskiej, przepraszam, brazylijskiej armii tutaj. Doktrynki fajnie lecą, samoloty fajnie się robią. Kurde, panowie, żyć nie umierać, oczywiście dużo na minusów mam, ale jak wszystko uda mi się pokorować, a zobaczcie, że udało mi się dużo skorować tutaj na moje tereny, to będzie jeszcze lepiej. Teraz nie ukrywam, że nie opłaca mi się nic robić, tylko zbierać siłę polityczną, tak naprawdę. Bo trzeba będzie korować Brazylię i te wszystkie tereny. Dobrze, że sobie wziąłem cichego pracusia tutaj, który bije mi tą siłę
siłę polityczną dodatkowo. I chyba to będzie kapitulacja teraz. No to już muszą być ostatnie prowincje jakieś. No nie wierzę w to, że oni się utrzymają, panowie. Do widzenia. Jest aneksja? Jezus, naprawdę? Panowie, muszę jechać do jakiegoś środka dżungli. No i tego właśnie się, moi drodzy, obawiałem. Powolnej podróży po amazońskiej dżungli. Dywizjami na attrition 70%. Ale jest jeden plus. Przynajmniej kupuję sobie czas i mogę sobie integrować, że tak powiem, resztę krajów. Jest, moi drodzy, mamy to. Brazylia, dawaj floty i proszę, dawaj teren. Teraz jest jeden problem. Dywizje muszą wrócić do domu oczywiście z tego terenu i muszę zbierać siłę polityczną, bo zobaczcie, że mam do skorowania całą Brazylię, a nie mam żadnych celi, które dadzą mi jakikolwiek przyrost siły politycznej. Patrzcie, koruję sobie powoli, mam 1 400 000 ludzi. Za chwilę wystawiam 20 dywizji Marines, jak uzupełnią mi się zapasy, bo ogromne są minusy. Teraz specjalnie uzbierałem 150 siły politycznej, żeby dokorować już całkowicie Chile. Karabiny już mi się napełniają, nie? Z powrotem. 8 koła mi brakuje i przed sobą mam skorowanie całej Brazylii i zaplanowanie dosłownie desantu na UK. Wiecie co? Rozbudujemy tutaj lotnisko, bo to mi się przyda do bombardowania tutaj morza. Mamy flot dużo, bo ukradłem. Jak głupio to nie wygląda. Naprawdę je ukradłem. 20 dywizji Marines za niedługo się wystawi. Już zostały tutaj wystawione. Wybiorę im specjalnie nowego dowódcę, nowego marszałka. Wybierzemy na przykład tego mojego głównego, bo ma dobry atak. Boże, źle kliknąłem, przepraszam. Wybierzemy tak. Damy temu gościowi jakieś desanty, saperka. O właśnie. Niech sobie wejdzie. I poplanujemy desant. 150 siły politycznej. Od razu sobie koruję dwie kolejne prowincje i znowu czekamy. Wiecie co? Ja sobie tutaj specjalnie wybuduję supply huba i podciągnę koleje, bo to będzie inaczej tragedia w tym miejscu. Ja muszę tu utrzymać to. Wybudujemy infrastrukturę większą w tej prowincji, w tej. To musi się zrobić jak najszybciej. Teraz, moi drodzy, robimy suwerenne wyspy argentyjskie. Zobaczymy. Ja mam tutaj przygotowany desant. 20 dywizji Marinesów. Jest tutaj jakaś flota zlecona. Oni powinno im się udać wejść. Szwecja wnioskuje o standardzik oczywiście, ale to myśliwce mogą być. O, już będzie na Falklandach będzie, moi drodzy, 60 dywizji UK, 100%. Na wyspach będą mieli dwie, ale na Falklandach będą mieli 40. Dobra, moi drodzy, jeszcze szybkie badanko broni, żeby tu było dalej technologia do przodu. Kończy się robić teraz cel, suwerenność wysp angielskich. Wjeżdżamy w nich, dosłownie. I czy pójdą nasze desanty? Poszły, chłopaki, świetnie. I tutaj jest, moi drodzy, coś takiego, że możemy z nimi negocjować, jak utrzymam Falklandy i te wyspy dla siebie, żeby pewien okres czasu. Więc módlmy się teraz troszeczkę, żeby nasi Marines wystarczająco byli silni i dali radę O, chłopie, easy. Nasze dywizje Marines, moi drodzy, ich zmiotą. Powierzchni ziemi jeszcze wylądowałem, moi drodzy. Takiego desantu by się Argentyna naprawdę nie powstydzą się, nie? Świetnie. Wyspa zajęta, trzeba to utrzymać. Na wyspę drugą leci 10 dywizji. No jak tu coś będzie stało od UK, to ze śmiechu. Nie, no dobra, jest. Okej. Teraz mogę te floty moje cofnąć już do bazy. Fantastycznie. I tutaj, moi drodzy, czas leci. Jeżeli utrzymam wystarczająco długo te wyspy, to będę mógł domagać się tych wysp dla siebie kompletnie. Zobaczymy. Tutaj oczywiście nie zdążyłem dobudować supply huba, a nie zdążyłem, więc poczekajcie. Może byśmy tutaj weszli jakoś bardzo fajnie. Super sprawa. Ej, ładnie ich miota, moi drodzy. Zajmiemy te wysepki. Oczywiście doktrynki powietrznej i tak dalej. Bardzo ładna sprawa. Spróbujemy do Holandii wejść też kompletnie. Trzeba ich podmiażdżyć tutaj. I teraz negocjować możemy ze Zjednoczonym Królestwem. Zaczynają się negocjacje, które trwają 5 dni obecnie. 4. Mamy to. Negocjowane. Poszło. Zobaczymy, co UK zrobi. Zjednoczone Królestwo odmawia oddania wysp. Wojna toczy się dalej. O mój Boże. No to nie poszło nam tak, jak chciałem. Francja Vichy dołączyła do osi. UK tutaj ma, moi drodzy, dużo statków. Ale wiecie, co ja mogę zrobić? Zawsze zdisbandować frakcję. Wyrazić chęć łączenia do osi. Ej, co jest? Przecież zniszczyłem frakcję. Nie będę mógł do osi dołączyć. O kurde. Dobra, moi drodzy, no to problem jest taki, że ja bym prawdopodobnie UK pokonał lotniczo. Próbujemy podejść jakkolwiek. No tutaj niestety nie mam zbytnio możliwości nawet lotniczych, żeby tutaj coś podziałać, bo nie dosięgnę po prostu. Chociaż tutaj patrzcie, 200 lotnisk, ja mam dużo maszyn w powietrzu. Może jakimkolwiek cudem tutaj sobie troszeczkę polatamy, tym bardziej, że UK będziemy miażdżyć w powietrzu. Powinniśmy. A tutaj idzie coraz lepiej. Jeżeli zajmiemy tą prowincję i zablokujemy tych panów, to będzie bardzo świetnie jest. Dosłownie jest świetnie. Jest świetnie, moi drodzy. Świetnie. Włochy przysłały mi wsparcie. Ja bym wysłał naprawdę samoloty nad Rzeszę do pomocy, ale nie damy rady, no. Mogę tylko liczyć, że wygrają wojnę. Boże, panowie, ja miałem tutaj na topienie konwoi zamiast na kasy, na closer support. Dostałem jeszcze lotnisko, no to mogę tutaj wystawić, moi drodzy, 300 kasów dodatkowych, żeby latały w powietrzu. Poczekamy, aż się wystawią, no i teraz ta prowincja jest zupełnie, musi być moja, no. No panowie, z lotnictwem to już jest rozbicie kompletne, nie? Dżungle, nie dżungle, ale no lotnictwo, no to powinno zrobić ścieczkę. Wątpię, że alianci zgromadzą takie siły, że będą mnie... No do widzenia, panowie, tu nawet nie ma o czym gadać. Do widzenia. Pstryk, bum, cyk, cyk, cześć. Rozbici kompletnie. Zobaczymy, może nie dołączą do aliantów. Ja tutaj czekam, moi drodzy, aż moi Marines przypłyną, tak naprawdę, żeby tam doszli jak najszybciej. I wystawiam o
oczywiście też 80 dywizji garnizonu. Dobra, Marinesi są, wypowiem wojnę Wenezueli i ona dołączyła do aliantów. No kto by się spodziewał? No ja sobie tutaj z Wenezuelą raczej poradzę, ale nie ukrywam, że będzie musiał to być szybki conquest, bo inaczej będziemy, że tak powiem, no mieli, że tak powiem, no przerąbane lekko. Szkoda, że moje kasy tam nie sięgają. Szkoda, ale tutaj moi Marinesi już przyszli, więc będziemy mogli zaraz po coś podziałać dopiero, nie? Tak naprawdę z ofensywą. I puszczamy moich Marinesów, aby przejechać przez Wenezuelę. Już na wszelki wypadek sobie zabezpieczyłem, moi drodzy, dywizjami garnizonowymi. Front. Coraz więcej myśliwców mi tutaj może latać. Moi Marinesi idą bardzo fajnie do przodu. Się mega fajnie przebijają. Poczekamy, niech przejdą bardziej do przodu. Mhm. Fajna sprawa. Niestety nie mogą moje kasy latać, bo nie mam lotniska, a nie wiem, czy zdążę w ogóle wybudować tutaj jakiekolwiek blisko. No cóż, zobaczymy. Spróbujemy to jednak przebić jakimkolwiek cudem. Myślałem, że oni będą walczyć bardziej na morzu niż na lądzie, ale no tak się złożyło, że moi Marines będą walczyli na lądzie. Mhm. Fantastycznie. I tutaj jedna dywizja idzie do wora i wchodzimy na tę wysepkę. Świetnie. I teraz, moi drodzy, jest świetnie, bo mam lotnisko i mogę przenieść moje kasy i dać je nad Wenezuelę, a całe moje myśliwce wrzucić tutaj. No, powietrze jest troszeczkę ciężko, ale staramy się przebijać coraz dalej. Świetnie, nawet widzicie. Musimy spróbować zepchać przeciwnika z tych prowincji, w których mam zielone niebo. Tutaj, żeby moje lotnictwo cokolwiek działało, ale idzie ładnie nawet, nie? Tylko no, organizacyjnie jest straszna bieda. Dobra, jest zajęte, świetnie. Mhm. I teraz muszę poczekać i dać wszystko tutaj. Nawet tutaj dołożę więcej myśliwców, bo mogę. Widzicie? Pyk, świetnie, 1200. No i teraz mamy dominację. Teraz możemy działać w powietrzu, tak naprawdę. Powinniśmy być w stanie ich złoić. Widzicie, oni mnie jeszcze atakują cały czas, bo po 15 dywizji stoi na kratkę. No totalna patola, no nie spodziewałem się niczego innego, tak szczerze, ale będę ich miażdżył. Zobaczcie, oni tutaj dosyłają permanentne wsparcie, ale udało mi się to zająć. Gdybym udało mi się tutaj przejść, to lotnisko. Boże, ale emocjonująca walka o Amerykę Południową, nie? Dobra, i tutaj teraz te dywizje Marines. Proszę. Okej, zobaczymy. Prawie przeszedłem, kurde. Widzisz, permanentnie mnie atakują na puszczonym planie, chłopy, i nie mogę teraz iść do przodu, nie? Jezus, poczekajcie chwilę. Wystawiam tutaj całe moje lotnictwo, jolo. Tu trzeba zdominować powietrznie, nie? Dobra, to trzeba zdominować powietrznie. Tu musi być zielone niebo, nie? Musi tutaj być pomoc. To by się przydało zająć, bo tu jest fajny, moi drodzy, supply. Jakby to przeszło, to by było mistrzostwo świata, nie? Ale życie by było zbyt piękne, gdyby to przeszło. Bo tu jest, moi drodzy, zobaczcie, jakie kary za teren. Ty, nawet ładnie ich łoje w powietrzu. Naprawdę, ja tutaj wygram z aliantami bitwę. Jest, nawet zająłem jedną prowincję. Jezus, jestem dumny z tych panów. Naprawdę, jestem dumny z moich El Marineros, nie? Gdyby nam się to udało zająć, to też był hit hitów, nie? Po prostu. Okej, mogę też integrować resztę Brazylii. To się oczywiście przyda. Nie mam zbytnio dobrych celów tutaj do zrobienia. Tak będę z wami szczery. Już nie mam ciekawego do zrobienia tutaj tak naprawdę z tych celów politycznych i tak dalej, manpowerowych, bo po cholerę mi to wszystko. Mogę wybudować tutaj też rafinerię, żeby mieć więcej gumy i tak dalej. Okej, niech będzie. Ale przebicie tego jest straszne, bo tutaj supplye to naprawdę nie... Zobaczcie, jak to tragicznie wygląda. Tu jest 10 dywizji, wiecie co? Ja bym to naprawdę bardzo chętnie zajął, nie? W sensie mega chętnie bym chciał to zająć, bo tym bardziej, że mam tu zielone niebo i moje kasy powinny robić jakiś damage i ładnie to idzie, ale kurde, czy ja dam radę? Jezus, jakbym dał radę. Najlepsza sytuacja by była na świecie teraz. Tak, Jezus, jest. Błagam, utrzymaj to, chłopie. Błagam, utrzymaj to, stary. Błagam, zajmij to. Tak, tak, trzymaj, 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 stary. Marines last stand, nie? Od razu. Dobra, jest, utrzymali, panowie. Teraz tylko co zmiażdżyć? Zobaczcie, lol, nie muszę już tu supply huba budować, stary. Bo teraz już będzie zaopatrzonko. I jeszcze Caracas zostało zajęte. No to panowie, ja już idę za ciosem, nie? Bo tutaj moje lotnictwo oddało. Teraz już mam zaopatrzenie, więc mogę ich mucić, dosłownie. I tu jest jeszcze lotnisko na 1200 maszyn, no to ja już w ogóle biorę te kasy tutaj, żeby one dominowały. I troszeczkę myśliwców, świetnie. No i zobacz. No i stary, teraz to ja ich mucę jak chcę, chłopaki, nie? I Wenezuela kapituluje, a to oznacza, że muszę wbić się na pełnej gojdzie tutaj. Naprawdę. Wenezuela skapitulowała, panowie. GG. Muszę przejść na tę prowincję. Świetnie. Jezus, jeżeli kasy oddadzą tu i będziemy Kolumbię teraz robić. Nie ma innego wyjścia, nie? Dobra, GG. Zdobyłem tą wysepkę, panowie. Mamy to. Świetnie. Trzeba ich resztę dobić tutaj. Trochę tragedia, ale no nie mam innego wyjścia. I ruszamy na wojnę z Kolumbią, bo to trzeba zrobić od razu, jak najszybciej. Kolumbia dołączyła do aliantów, nie interesuje mnie to kompletnie. Jest, dobra, mam. I po Kolumbii czas na Panamę, a z racji, że mam szybkie cele, to postaram się z tego skorzystać i oczywiście integruję dalej Brazylię. Zobaczcie, mam 3 miliony manpowera, nie? I nie jest źle. Ja sobie naprawdę bardzo dobrze radzę. Patrzcie, co ja robię w ogóle. Ja jadę z nimi, cisnę naprawdę ostro. Będę musiał wybudować tutaj lotniska bliżej. Tu jest lotnisko na 400 maszyn. Ty, ładnie. Zaraz będę w Kartagenie. Zobacz, patrz, jak ładnie przejechane, stary. Ty, jak my jedziemy tą Argentyną naprawdę bardzo szybko. Tutaj 800 maszyn, no to oczywiście 800 kasów zapraszam, żeby kryli cały front. I oczywiście wszystkie myśliwce zapraszam tutaj i cyk, 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 nie? No i panowie, tu jest dominacja 100%. Przecież ja ich teraz będę mucił bez żadnego problemu lotnictwem. Zobacz, widzicie, patrzcie. No to jest zmucenie już kompletne. I to lotnictwo moje, zobacz, ile damage'u zrobiło, stary. Ja ich wycyckałem w 10 sekund. Tylko, że tu zaopatrzeniowo to jest patologia, nie? Nie oszukujmy się. Ale wyczyszczone. I teraz, jak głupio to nie zabrzmi, użyjemy dosłownie nawet zatryszyn, żeby tylko przejść przez Panamę, nie? Dosłownie przejdziemy przez zatryszyn, zbiorę te myśliwce i na Panamę daję dominację. Bo wiem, że tu jest, moi drodzy, dżungla, ale tutaj zobacz,
zobaczcie, moje samoloty ich wypłukają w sekundę, a ja muszę zająć tą, tę prowincję, żeby mieć zaopatrzenie. I przeszedłem, widzisz, patrz, GG, dosłownie. Wypłukane? Wypłukane. I teraz jedyne, co potrzebuję. Lotniska na maksa w tych rejonach, kolego. I biorę ich tu. Idziemy po kolei, bardzo powoli. Mam 50 tysięcy broni, respię tutaj tę dywizję. Zrespię, moi drodzy, tutaj dajmy na to 60 jeszcze. Rozstawiam dalej garnizonik na te wysepki, żeby nie dostać desantu od UK na plecy. Boże, to ja się czuję jak nie Kałach dosłownie. Kałach zabezpiecza prowincję od desantu? Chyba jestem chory. Przeniosłem całe moje lotnictwo praktycznie. Poddzielimy tutaj troszeczkę maszyn. Świetnie. I kolego boom. I Nicaragua teraz będzie. I boom. Niech on sobie dołączy gdzie chce. Z moim lotnictwem. Patrz, ja nawet nie widzę tych bitew, nie? Oni po prostu idą przed siebie. Idę na totalny attrition przez Amerykę Południową. Okej. Okay. I tu jest kolejny celik. I teraz czas na Honduras, moi drodzy. I teraz boom. Patrz. Totalna dominacja, chłopie. 800 kasów robi rozpierdziel, nie? W powietrzu. Ja w nich wchodzę i w nich przechodzę i ich rozjeżdżam, stary. A właśnie. Teraz zostawiasz lajka, bo pokazuję ci, jakim template'em gram. W tym momencie lajka zostawiasz, stary. Bez względu na wszystko. Taki sobie zrobiłem template piechoty, kawaleria, marinsi 16 i garnizony. Dosłownie. Okej. Okay. Witamy bardzo serdecznie. Teraz Honduras oczywiście jest jechany. Lotniska będzie trzeba zrobić jeszcze tutaj więcej, ale to dopiero jak mnie alianci zatrzymają. Zobaczcie, Honduras został rozjechany. Witam bardzo serdecznie Salwador. Zmucimy go teraz kompletnie. Znowu kaski bliżej przyciągniemy. Cyk, cyk, cyk. Salwador mówi bajo, bajo. I to będzie Gwatemala teraz zajmowana bez problemu. Dobra. I teraz, moi drodzy, to jest czas na push konkretny przez Gwatemalę. Fakt, że moje lotnictwo wszystko zdominuje, ale teraz będzie Meksyk i Ameryka, więc trzeba zadbać tu o linię frontu, więc trzeba przejść w ten sposób. Garnizony wystawiam, oczywiście. I robimy si senior i dodajemy byle jakiego dowódcę, już mnie to nie interesuje. I mogę podrekrutować za niedługo jeszcze troszeczkę dywizji, więc robimy 48. Widzicie? I wystawimy je tutaj w dżungli, jak się tylko będę mogły wystawić. I oczywiście robimy kolejeczkę i kolejny celik na przykład dla żołnierza. I zobacz. Ej, Gwatemala nawet nie zdążyła dołączyć do aliantów. Tak ich szybko chłopie podbiłem, lol. No to lotnisko tutaj powstaje. Ty, ale muce Meksyk, moi drodzy. I chyba alianci nie będą w stanie się przetworzyć. Jest, daj mi to lotnisko, chłopie. Proszę cię, daj mi je zająć. Ile maszyn? 400. 400 kasów leci. Będzie GG. Boże, jeszcze mam tutaj zaopatrzenia, aż mi się ich szkoda zrobiło, stary. Tutaj trzeba coraz dalej lotniska robić. To jest najważniejsze. Lotniska, lotniska, jeszcze raz lotniska, to lotniska. Wygrają mi te kampanie, chłopaki. Naprawdę. Dzięki mojemu lotnictwu jestem praktycznie śmiertelny, nie? Postaram się latać już nad Mexico City tutaj. Ładnie ciśniemy. To trzeba dobić już. Tutaj też kasy. Boże, jak oni szybko wyparowywują. Widzicie to w ogóle? Boże, GG. Lotniska coraz bliżej trzeba przyłożyć. Dobrze, pięknie rozstawione. I w Mexico City ja nie nadążam lotnisk robić, chłopak. Serio. Ja nie nadążam robić lotnisk. Mój przemysł nie nadąża z budowaniem lotnisk. Nie dajemy rady. A mucimy tutaj bez żadnego problemu. 48 dodatkowych dywizji zostało wystawione. Dokładam je tutaj oczywiście do głównych moich armii, bo to jest najważniejsze. Dokładam kolejną dywizję tutaj. Kolejnego generała daję. Motoryzuję go. No i patrzcie, jest praktycznie GG. Kolejne lotnisko, zobacz, się zrobiło, więc dajemy tak i dajemy już tutaj dominację powietrzną. No nie, no ponownie, to jest chyba najlepsza gra na świecie w Herz of Iron 4, jaką miałem, nie? I oczywiście zapomniałem robić badań. Boże, paradoks, proszę cię, zrób dodatek, którym będę mógł kliknąć tutaj AI Control, okej? Okay? I to wszystko. Ja za to zapłacę nawet 300 łby, stary. Dosłownie. Wiecie co? No tutaj się nie robi kolorowo, no. Jest fantastycznie, będę szczery, ale moje myśliwce miażdżą aliantów bez problemu w powietrzu, tylko problem jest tutaj z zaopatrzeniem. I to mówię całkowicie serio. Ja ich zmiażdżę, tylko czekamy na lotniska, dosłownie. Wszystko. GG. Dobudujemy lotniska tutaj. Widzisz, ja nie nadążam lotnisk budować. Widzicie? Rozstawiłem teraz lotnictwo, bo mi się lotniska robią i ja jestem w stanie z nimi walczyć jak równy z równym, nie? Tak naprawdę. A jeszcze Brazylii nie mam skorowanej, chłopie. Wiesz, oni mnie teraz atakują, a ja mam zielone niebo praktycznie. I dominuję. Ciekawi mnie, czy będę mógł dalej ich puszować. Bez problemu, stary. Bezproblemowo. Chłopaki, ja ich normalnie zmiażdżę. Serio. Tylko, że tu już jest na Amerykę się wychodzi, ale ja ich normalnie zmiażdżę. Myśliwce mi się robią masowo. Ja sobie otworzę specjalnie drugą linię z myśliwcami. Potrzebuję surowców. Naprawdę bardzo dużo. Ale nie mam skąd sprowadzić stali, panowie. To jest tragedia trochę. Ja, ale to w sumie odciąga od Reichu bardzo dużą uwagę, ale Reich, kurde, nie może skapitulować Staliena jeszcze. To trochę szkoda, nie będę ukrywał. Kurde, tak sobie stoję i powiem wam szczerze, że wybijam praktycznie całe lotnictwo aliantów. Tak naprawdę mam tutaj nowe lotniska i mam jeszcze 1000 maszyn, więc mogę dorzucać jeszcze więcej. Tak na serio. Dorzucę sobie to tu, zrobię bum bum. 800 kasów mogę wziąć nawet do tej prowincji, żeby było wszystko bliżej. Próbujemy tutaj dać w ogóle dominację powietrzną. Okej, okay, nie wygląda to źle, nie wygląda tragicznie, ale atakują mi alianci, kurde, jak najęci. Ale to w sumie git. Widzisz, patrz, jak ich miażdżę. Stary, to jest wszystko do zrobienia, zobacz. My sobie normalnie przechodzimy jak chcemy, stary, dzięki temu lotnictwu, nie? Normalnie ich miażdżę na froncie Stany Zjednoczone. No to jest GG dosłownie. Jeszcze lotnisko kolejne zajęłem i moi marinsi są nie do ruszenia, chłopie, z prowincji. A ja wreszcie zaczynam robić cele, moi drodzy, na gospodarkę, nie? Jestem bardzo blisko okrążenia części wojsk amerykańskich, ale no nie ukrywam, idzie okej. Okay. Mogło być lepiej, mamy 44 rok, a ja walczę w Meksyku. No, ciekawa sprawa. Różne mają ludzie, widzicie, zainteresowania, tak naprawdę. Ale lotniczo to też nie wygląda tragicznie. Nawet przesłałem
tutaj więcej samolotów, wiecie, żebyśmy bardziej męczyli lotnictwo aliantów, żeby Rzesza miała lżej, ale nie ma. Zaczniemy badać nowe silniki też oczywiście i nowe myśliwce, bo to już zaczyna doskwierać nam głód, że tak powiem. Zostaje puszczony plan teraz oczywiście. Jeżeli uda mi się skapitulować Meksyk, to będzie GG, chociaż szczerze powątpiewam w to, ale wygląda to całkiem sowicie, nie? Naprawdę całkiem fajnie. Tym bardziej, że oni się łamią prędzej czy później pod naszym oporem, ale oni też cały czas atakują notorycznie. Dobra, ja sobie mogę postać i wypalać całych aliantów tutaj przez pół godziny. To jest ważny supply hub, warto by było zająć. Spróbujemy. No ważne by było to zająć, żeby było zaopatrzenie, żebyśmy... No i easy peasy, mamy to. Świetnie. Ty, no to ja poczekam, wypalę 5 milionów manpowera i tyle. Wiecie, co zrobię? Wow, ja mam z nimi wojnę z jakiegoś powodu. Ty, to oni gdzieś dołączyli, że ja mam wojnę z całym światem w ogóle, lol. A oni cały czas to atakują, czajcie? I to Amerykanie, i Anglicy, i wszyscy. Wiecie co? Na straty sobie patrzę. To Włochy straciły 2 miliony, I don't care. Tak naprawdę ogromne mają straty w ogóle wszyscy. 6 milionów Rzesza straciła. Jeżeli patrzę na aliantów, to USA straciło 3 miliony, z czego 2 ze mną. UK praktycznie straciło też ogromną ilość wojska. Meksyk zaraz kapituluje. Ja cofnę maszyny na ten rejon walk. I moi drodzy, oni mają cały czas... ja mam cały czas zielone dymki. Praktycznie sobie stoję, dosłownie. I cały czas atakuję obecnie. I musiałem tutaj się skupić na lotnictwie, żeby nie tracić tyle maszyn. Meksyk wydaje mi się, że za chwilę może skapitulować. Przechodzę sobie tutaj bokiem, rozszerzam sobie troszeczkę front, z tego co widzę. I staram się zdobyć lepsze supply i miejsca, moi drodzy, zaopatrzeniowe, żeby to jakieś miało, wiecie, ręce i nogi dosłownie. No i fantastico, ty, gościu. Przeszliśmy, ale ty, Meksyk dalej nie skapitulował, nie? Co ciekawe. O, no i już mam kapitulację Mexico, że tak powiem. I teraz jakbym był napaleńcem, to bym odpalił plan i oczywiście jestem. Okej, okay. I próbujemy swoich sił z Ameryką, chociaż wiem, że mi się nie uda, bo to jest nierealne praktycznie. Chociaż gdybym był... Gdybym miał więcej niż 45 IQ, to byłbym w stanie okrążyć tutaj większość wojsk amerykańskich. No ale niestety nie mam, no taki się urodziłem, więc jak zajmiemy prowincję Chihuahua, o i właśnie zająłem, więc okrążyłem tutaj masę dywizji, świetnie, czyli jednak mam jakieś większe IQ, okej. Okay. I teraz trzeba zacząć rozbudowywać lotniska jeszcze bliżej. Ty, no i moi drodzy, jest ładnie pozajmowane obecnie. Okrążyłem ich tutaj, dużo dywizji tu padło, oj dużo. Bardzo dużo, że tak powiem. Patrzcie, ile ja wybijałem ten kocioł, nie? Lotniska fajnie się robią, moi drodzy, coraz więcej maszyn będę mógł tutaj przesyłać, oczywiście. No niezmiernie mnie to, że tak powiem, cieszy, bo chciałbym już uzyskiwać dominację nad Stanami Zjednoczonymi kasami, żeby po prostu się przebijać. I na to wygląda, że moi drodzy, podbijemy Stany Zjednoczone. Ty, chłopaki, ja będę z wami szczery, ja podbiłem USA, nie? Ja jestem w stanie rozjechać USA, tylko wiecie, jaki jest problem? Ja mam wojnę z całym światem i tu nie będzie konferencji pokojowej, a wydaje mi się, że powinna być. Zająłbym jeszcze Ekwador, moi drodzy, i tego typu prowincje tutaj, a mam na tyle dywizji, że mógłbym to zrobić. Jakbym zrekrutował jeszcze z 48 czy coś, tak naprawdę, to bym to dobił, nie? I zajął, ale tutaj nie ma nic, żadnego nie ma, achievementa, jakiegoś kliknięcia, żeby kolonizować, cokolwiek. Nie, nie ma nic. Lul, to się dosyć wydaje zabawne, że aż tak bardzo miażdżę, moi drodzy, moich przeciwników polu. Najgorsze jest z przydzielaniem lotnictwem to, że oni połowę tego lotnictwa prędzej czy później wyłączą i to mnie strasznie irytuje, bo tak to naprawdę miałbym totalną dominację w powietrzu. Ty, ale w ogóle USA nie jest w stanie tutaj mnie zatrzymać na froncie, ja się przebijam, tu jest problem, ale tutaj to już się wbiłem, moi drodzy, hardkorowo. Kurde, wiecie co, zastanawiam się, czy dla moich chorych ambicji opłaca się tu siedzieć i czekać, nie? Żeby ich podbić. Chyba osiągnąłem wszystko, co chciałem osiągnąć. Ja wiecie, że oni tu cały czas stoją i mnie atakują i mają, wiesz, i się wypalają tej granicy, lol. Zobacz, a ja robię po prostu right click, nie? I to jest po prostu GG. Puszuję, zajmuję co chcę. Bo czy mi się chce w Ameryce mikrować? Czy to jest wszystko tego warte, moi drodzy? Czy nasze życie ma sens? Nie mam zielonego pojęcia, ale wiem, że uwielbiam grać w Heads of Iron 4. Wiecie co, jeszcze tak, żeby dokończyć, to chociaż dobiję Boliwię i tego kraje, nie? Dobra, witamy bardzo serdecznie i wjedziemy w tą Boliwię. To też powinno być no problem oczywiście. Niech sobie dołączą do osi, do aliantów, gdzie tylko pragną, tak naprawdę. Później sobie zrobimy Ekwador. To będzie do zrobienia. Tu specjalnie zwerbowałem jeszcze dodatkowe wojsko, tak naprawdę. Boliwia, no to sami widzicie, że to raczej taka przechadzka po parku, bym powiedział. 200 kasów tutaj tylko dałem w powietrzu. A w Ameryce bez zmian, moi drodzy. Dalej ich mucimy dosłownie. No, oczywiście tutaj pod Boliwii będzie cięższy niż USA. Tutaj oczywiście spróbujemy jeszcze wjechać w Ekwador, bo też mam cel. Będziemy starali się okrążyć. Tak naprawdę. Weźmiemy sobie 100 kasów, żeby tutaj polatały, po prostu, żeby to zająć. W Ameryce jest luzik blusi, nawet. Zająłbym ten Nowy Orlean, ale no, nie będę ukrywam, że nie mam czym obecnie. Nie za bardzo mam na to możliwości. Ty, ja nawet zaraz ich okrążę. Ty, ładnie. Zaraz powinienem ich odciąć. O Jezus, ostatnia prowincja, chłopie. Ostatni Mohikanin, nie? Pa, dopiero kapitulacja, stary. Co jest? Okej, okay, nigdzie nie dołączyli, świetnie. Nie ukrywam, że mnie to cieszy. I teraz czas na Peru, nie? Super. Lotnictwo trzeba wziąć, dać tutaj. Nie ma co się bawić w półśrodki, panowie. Jest, nareszcie zostanie zajęty ten Nowy Orlean i będę miał supplies i będę mógł dalej atakować USA. Super. Nareszcie. Za chwilę zostanie zajęty. Świetnie. I ja muszę na Peru uzasadnić cel ręcznie. Dobra, i teraz, moi drodzy, wchodzimy w Peru. Oczywiście nie pozostając tutaj, wiecie, żadnych problemów, to Peru powinno być przejechane
zajmowane w 10 sekund, mimo że tutaj stoją niemieckie dywizje, nie? Niemcy Moskwy nie umią zająć, a stoją w dżungli Peru. Ciekawe co? Jezus, chłopie, aż mi się manpower skończył, wiesz? Nierealne, co? Tak naprawdę, usunę sobie połowę dywizji garnizonujących, żeby zwrócić sobie manpower jakiś na szybko do zdobycia. Teraz dopiero mam, więc będziemy lecieć. Poczekamy chwilę, niech się przeorganizują. Jezus, ale teren to tu jest przeklęty, naprawdę. Nawet ściągnąłem tutaj, moi drodzy, przeklęte dywizje Marines z Ameryki, żeby tylko i wyłącznie dla was dobić Peru. Czajcie to? No to jest mistrzostwo, co? Jezus, jeszcze troszkę, panowie. Jeszcze troszkę. Boże, zmiażdżaj. Nareszcie. Już nie mogłem doczekać po prostu. Oh, ale musiałem tu większość lotnictwa przenieść. Jest, Jezus. Panowie, stworzyłem to dla was. Robiłem to dla was, żebyście mieli ładny na mapie wygląd. Proszę, zostawcie lajka. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej filmów z Herzog Iron 4, to sprawdźcie ten materiał, a naprawdę będziecie się dobrze bawić. Mua.